Cześć, z tej strony Kuszy, witam w kolejnym odcinku, zagrajmy w Pokémon Let's Go. Mamy 5 odznak, pora pójść na 6 odznakę, ale właściwie nie. Najpierw pora pójść do tego gymu. Zobaczcie, że to są dwa gymy w tym mieście. My najpierw idziemy do lewego, no bo prawy jest zamknięty. I co jest w tym gymie? Karatecy, albo jacyś inni jujitsucy, judocy, czy nie wiem, jakie tam są jeszcze japońskie sztuki walki. Aikidocy, psychiczny i latający. Tu mi się przydadzą na walczące pokemony. Także dałem sobie Jinx na początek i zobaczmy. O, tu jest w ogóle jakaś taka trenerka specjalna w tym gymie. Wcześniej tego nie było oczywiście. To jest Fighting Dojo, czyli tak naprawdę to nie jest gym, tylko dojo. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, dojo to jest japońska nazwa na salę treningową. W sumie, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, wszystko co japońskie musi mieć inną nazwę. Zamiast układania kwiatów tutaj kebana, zamiast sala treningowa to dojo. Po prostu te nazwy japońskie, no cóż, są używane w stosunku do japońskich rzeczy, nawet jeśli nie mówimy po japońsku. Mama czołka. No to co, psychic i tutaj nie będzie dużej filozofii. Kurczę, mam tylko 10 psychików na Jinx, a nie będzie mi się chciało iść do centrum Pokémon ani używać eliksirów, także nie wiem, czy będę używał Jinx na wszystkie te walki w tym gymie. Zobaczymy zaraz, zastanowimy się na ten temat. Teraz Electabuzz. Czemu Electabuzz? Miałem w sumie nic super efektywnego na elektryczny, no bo jedynym typem super efektywnym na elektryczny jest typ ziemny. Obecnie nie mam na żadnym Pokémonie, którego mam przy sobie, ataku ziemnego, także wszedłem Beedrillem Shiny, bo wejdę po prostu atakiem robaczym ze stabem. Powinno być to wystarczające. Excizor, bardzo fajny atak, nauczyłem się go z TM-ki i naprawdę tego nie żałuję. Całkiem fajne obrażenia z tego ataku. I jednym ciosem zszedł Electabuzz, nie miałem szansy zobaczyć, jakiego ataku użyje on. Także jestem ciekaw, jakiego ataku nauczy nas ta właśnie trenerka. Co my tu mamy, co my tu mamy? Thunder Punch. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Chyba już miałem Thunder Punch, ale tak mi się wydaje. No ale nieważne, dobra. Zawalczmy z wszystkimi tymi wojownikami. Jinx sobie w sumie zostawię na koniec, na tego ich wielkiego mistrza, Sensei. Też nie mówi się trener, jak się ćwiczy japońskie sztuki walki, tylko mówi się Sensei. No to jak widzicie, potwierdza się moja teoria, że jak coś jest związane w jakimś stopniu z Japonią, no to trzeba mówić po japońsku na to. Hitoshi, czarny pas. Ma Primeape'a. Ale mają fajne te kimona takie z zerwanymi tutaj rękawami, żeby podkreślić swoje muskuły. Ciekawostka, teraz wam powiem ciekawostkę. Nie wiem, czy to jest prawda, ale wydaje mi się, że tak. Bo słyszałem to z kilku różnych niezależnych źródeł, że w Japonii, tak jak wiecie, w Polsce na przykład, czy w Europie, jak ćwiczycie sztuki walki, to macie różne pasy. Biały, żółty, pomarańczowy i tak dalej. Sam wiem, bo ćwiczyłem karate, ćwiczyłem też jiu-jitsu. W Japonii, jak ćwiczą sztuki walki, to są tylko trzy kolory pasa. Biały dla początkujących, brązowy dla zaawansowanych, no i czarny dla mistrzów. Koniec. Nie ma żadnych innych kolorów. Te różne kolory wymyślili sobie Amerykanie i potem też Europejczycy po to, żeby po prostu bardziej po prostu zachęcić w sumie ćwiczących do przykładania się do treningu, żeby widzieli jakiś progres, chociażby po kolorze pasa. Wejdę tutaj, serpent będzie super efektywne. A po drugie, no pewnie też, żeby, nie wiem, mieć więcej pieniędzy za egzaminy na kolejne pasy, może coś takiego. Oczywiście mówię tutaj głównie o tych szkołach w Ameryce, bo tam tych pasów potrafi być i po 20, zanim się dojdzie do czarnego. Dobra, mamy drugiego typa pokonanego. Teraz jeszcze dwóch kolejnych. I zobaczcie, że tam ten gościu ma za sobą dwa pokebole. Ten, który tam na końcu stoi. Co jest w tych pokebolach? Oczywiście Hitmonchan i Hitmonlee. Pamiętamy to z Pokémon Yellow i innych gier z pierwszej generacji. Którego z nich wybiorę? W komentarzach chyba większość z was pisała, żebym wybrał Hitmonchana. Jestem zaskoczony, bo pamiętam, że za moich czasów, jak byłem mały, to chyba większość dzieciaków wolała jednak Hitmonlee. Czemu on ma Poliwhirla, jak Poliwhirl nawet nie ma typu walczącego? Poliwhirl jest chyba czysto wodny. Mi się wydaje, że specjalnie dali im troszkę inne te pokemony, żeby było trochę zaskoczenie, żeby nie było tak, że ktoś zrobi tak jak ja, wejdzie pokemonem super efektywnym na walczące i myśli, że już cały gym pokonany, a tutaj lekkie zaskoczenie mnie spotkało. No bo rozumiem jakby logikę, że Poliwhirl jest typem walczącym i dlatego ten gościu trenuje Poliwhirla, żeby mieć Poliwhirla docelowo. Fajnie, że trochę urozmaicili tutaj te pokemony. Tak czy inaczej, wybierzemy Hitmonchana zgodnie z waszą prośbą. Może nawet będę go trenował przez jakiś czas, zobaczymy. Typ walczący często się przydaje w sumie. Na pewno walcząc z typem normalnym. Kamienny, stalowy, lodowy i mroczny. To są typy wrażliwe na typ walczący. My to wejdziemy oczywiście wing attackiem, super efektywnie. No, fajnie to wszystko schodzi. Nie są jakieś super silne te pokemony w tej akurat sali. W sali Sabriny, czyli drugim gymie w tym mieście, no będzie ciężej na pewno. Tam już będą miały na pewno dużo wyższe levele. To co, rzucamy wyzwanie mistrzowi, także ustawię sobie na początku drużyny Jinx i przetestujemy te ataki psychiczne w tych sytuacjach. Okej, wielki mistrzu Sensei, proszę nauczyć mnie swoich technik. A, czyli to jest mistrz karate, nawet sam to powiedział w dialogu, że to jest szkoła karate. Okej, dobrze wiedzieć. Mistrz karate Koichi. O, nawet jest napisane w jego nazwie. Dobra panie Koichi, masz pan Poliwhirla.
Ciekawe, ciekawe, nie powiem. Piękny Pokémon taki, zazdroszczę. Też chcę mieć Poliwrafa, też chcę go trenować. A najlepiej w wersji szalni, także mój drogi mistrzu sensei. Zazdraszczam panu, muszę przyznać, że zazdraszczam. Chodzę z sidekickiem i oczywiście kopię tyłek, ale i tak chciałbym takiego Poliwrafa. Naprawdę fajny Pokémon, naprawdę przydatny. Dwa typy na raz, wodny i walczący. Mamy załatwione w swoim teamie, jeśli mamy tego Pokemona. Arcanine 52 poziom, wielki mistrz Koichi został pokonany. Teraz mistrzu pozwól, że wybiorę sobie któregoś Pokemona. Możesz wziąć któregoś z tych cennych Pokemonów walczących. O, nawet je wyjął z Pokeboli, żebyśmy zobaczyli sobie Hitmonlee wzorowanym na Bruce Lee. Taka ciekawostka, a Hitmonchan jest wzorowany na Jackie Chanie. Przynajmniej jego nazwa, także na nich są wzorowane nazwy tych Pokemonów. My wybieramy Jackiego Chana, czyli tego tutaj boksera. Fajny jest ten Pokémon, naprawdę jest fajny. Ciekawe, czy można Shiny Hunting na niego zrobić, skoro tutaj się go dostaje w prezencie. Wczytamy sobie jego wpis w Pokédexie. Jego uderzenia są skręcające. Potrafi się przebić, uderzając pięścią przez betonową ścianę, niczym wiertarka. Mogę też w sumie przy okazji przeczytać wpis Hitmonlee. Kiedy kopie, podeszwa jego stopy obraca się, staje się twarda jak diament i podczas uderzenia niszczy swojego przeciwnika. Dobra, wezmę tego Hitmonchana tymczasowo, zamiast Golema. Chociaż nie wiem, czy zamiast Golema. Zamiast Dragonite'a, niech będzie, tymczasowo. No to teraz musimy się zmierzyć z zespołem R. Jeszcze zobaczę, co się stanie, jak kliknę tego Hitmonlee. Możesz wybrać tylko jednego, no właśnie, nie mogę wybrać kolejnego. Wychodzimy, w ogóle w butach się nie wchodzi na tatami, no ale trudno. Zrobiłem faux pas trochę. Tatami to ta mata, która była w dojo. Kurczę, wszystko co japońskie musi mieć swoją inną nazwę. O, tutaj od tej policjantki możemy coś dostać później, z tego co wiem, ale najpierw musimy chyba pokonać zespół R, słuchajcie. Gdzie jest siedziba zespołu R? Nie wiem, zaraz poszukam, może zapytam kogoś zespołu R, słuchaj. Nie bardzo, nie chcesz mi powiedzieć. Przyjrzymy się tutaj znakom, może też na przykład budynkom i tak dalej. Fan klub trenerów. Zapytam wszystkich, czy coś wiedzą na temat zespołu R. Czyli nic tutaj nie ma w tym miejscu ciekawego, okej. Gdzie ten zespół R? Gdzie ten zespół R? O! Jesse James! Przepuść nas! Tylko autoryzowani członkowie są dozwoleni do wejścia. Nie mogę nikogo wpuszczać. Przecież jesteśmy po tej samej stronie. Jesteś chamski. Odmawiasz pięknej dziewczynie tego, czego chce? Przesuń się. Wbili na chama. Wbili na chama, przepychając się. Jesse, poczekaj na mnie. Czyli tutaj, no, zespół R raczej nie będzie zadowolony z tego, co zrobili Jesse i James, ale my również wejdziemy za nimi po prostu. Okej, czyli to jest Silvko. Aha. To nie jest właściwie siedziba zespołu R, tylko to jest Silph Corporation, ta firma, która stworzyła Master Balla. Ale my tutaj wbijamy, bo zespół R przejął tę firmę, żeby ukraść projekt Master Balla, bodajże, taki jest ich cel. Nasze biuro jest podczas katastrofy, to nie jest miejsce dla dzieci. Jest tu pełno niebezpiecznych osób. A może trochę się rozejrzymy? Wchodzi Blue, o, wchodzi też Zban, jak ja dawno tego typa nie widziałem, ja zapomniałem, że on w ogóle istnieje, nie? Ty jesteś Blue! Kushi, szukałem cię. Co robisz w takim miejscu? No cóż, zespół R. To nie jest niespodzianka. Zespół R sprawia kłopoty różnym osobom. Nadajemy na tych samych falach, dzbanie. Nie możemy pozwolić zespołowi R robienia tego, co chcą. Masz rację. W takim razie zaplanujmy coś strategicznie. Plan wygląda tak. Kushi wygna zespół R z siedziby Silph Corporation, ale dzban mu pomoże. Dobrze. W międzyczasie ja przejdę się po całym Kanto, pokonując zespół R wszędzie, gdzie ich znajdę. Czy myślisz, że elitarna czwórka nam pomoże? Może! Dobra, to jest plan, chłopaki. Rozdzielamy się i ruszamy do akcji. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy zrobić. Jeśli chcesz, żebym zostawił wam dwóm to miejsce, muszę upewnić się, że jesteście na to gotowi. Co? Nie ma znaczenia, kto będzie pierwszy. Pokażcie mi, na co was stać. Czyżbyśmy mieli teraz zawalczyć z Blue, żeby udowodnić mu, że jesteśmy w stanie sami pokonać zespół R w tym miejscu? Na to wygląda, słuchajcie. Wow, nie spodziewałem się teraz walki z Blue, legendarnym rywalem z pierwszej generacji gier Pokémon. Posiada egzekutora. Czemu tylko dwa Pokémony przy sobie nosisz, człowieku? Jesteś wielkim, legendarnym mistrzem Pokémon regionu Kanto, a nosisz przy sobie tylko egzekutora. Walnę ci Ice Punchem, będzie super efektywnie. Ciach, i z plaskacza, i połowa życia. Wchodzi Light Skin, zwiększy specjalną defensywę swojej drużyny, no ale tutaj niewiele chyba zmieni. Takie mam wrażenie. Wchodzimy jeszcze raz tym Ice Punchem. Okej, okay. Executor spada. Teraz Charizard, co ciekawe. To ja wchodzę golemem. Typ kamienny jest podwójnie efektywny na Charizarda, zarówno na typ ognisty, jak i na typ latający. Także tutaj ten Charizard zbyt długo nie przetrwa mojego Rock Slide'a. Używa Heat Wave'a na dobry początek. Okej, okay.
Okej, to było nieefektywne. A ten Rock Slide jak? Jednym ciosem. Idealnie. Charizard odpada. Dokładnie tego spodziewałem się od trenera z Alabasti. Dostajemy 11 tysięcy pokedolarów. Jesteś gotowy na zespół R. Zostawiam to miejsce w twoich rękach. Teraz ty dzban, pokaż mi na co cię stać. Dobra, to walczcie chłopaki, a ja pójdę przodem w takim razie. Tylko się tutaj rozejrzę trochę po korytarzu, nic tu chyba nie ma. A jest, widzicie? Jednak dobrze się było rozejrzeć, mamy tutaj X Special Attack. No nie jest to jakieś fenomenalne, raczej nie używam takich rzeczy w walce, bo trochę szkoda tury, ale okej. Rozejrzę się jeszcze. Nic nie widzę konkretnego. Winda pewnie nie działa, jak znam życie. Działa winda? Wow. Ale i tak pójdę schodami, bo jak pojadę windą, to się chyba trochę pogubię. Piętro pierwsze. Pełno członków zespołu R, to będzie długa przeprawa. To jest ta właśnie siedziba, w cudzysłowie, którą pamiętałem z pierwszej generacji. To ona jest mega skomplikowana i mega zawiła. I tutaj musimy pokonać wszystkich trenerów. Będę bardzo przyspieszał te walki, żeby was tutaj nimi nie zanudzać. Raticate Sucker Punch. Niestety super efektywny, bo mroczny. Mroczny czy duchowy? Nie wiem, ale super efektywny. I tutaj jest jeden naukowiec i kolejny członek zespołu. Dobra, zagadamy tego naukowca, on tutaj czegoś pilnuje. Malek to baza, atakuje go psychikiem ze stabem. Okej, okay, spada jednym ciosem. Jest spoko. Dobra, zanim przejdziemy dalej, zbierzemy tam ten przedmiot. Tu jest jeszcze jeden członek, także nie chcę ich pominać, zawalczę z wszystkimi. Widzę, że ma trujące pokemony, oberwie super efektywnie psychika. Koffing odpada. Drugi Koffing, ta sama historia. I trzeci Koffing, tak samo. Dobra, w sumie wiecie co, jak nie musimy walczyć z kimś, to może nie będziemy z nim walczyć. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie ma czegoś takiego, że jak się z kimś nie zawalczy, to wtedy można przypadkiem nie znaleźć klucza. Cały ten kompleks polega na tym, że musimy znaleźć klucz, także wydaje mi się, że jednak lepiej zrobimy, jeśli będziemy walczyć mniej więcej chociaż z każdym trenerem, z każdym członkiem zespołu R, no bo wtedy któryś z nich wydaje mi się, że właśnie upuści klucz w momencie, jak go pokonamy. Dobra, zbierzemy ten przedmiot, zanim przejdziemy dalej teleportem. Najgorsze są te teleporty i w sumie nie wiesz, gdzie się teleportujesz, tak? Nie wiesz, na którym jesteś piętrze, nie wiesz, gdzie masz iść, to jest trochę... No cóż, wkurzające. Dobra, dalej nie wiem, gdzie jestem, okej. Tutaj jest jakiś teleport, ale możemy też przejść tędy. Ghastly jest jego pokemonem. Mam Leeka. Leek jest super efektywny, bo jest duchowy. Przydałby się Shadow Ball może zamiast tego Leeka. Shadow Ball jest jednak troszkę mocniejszy. Ale ma wielki jęzor ta Jinx. Tego się nie spodziewałem. Teraz Persian, to może wejdę Hitmonchanem. Co? Mój Hitmonchan nie ma żadnego walczącego ataku? Jakie jaja! Muszę go nauczyć dopiero czegoś, bo nie spodziewałem się, że Hitmonchan może nie mieć żadnego walczącego ataku. Muszę mu jakąś TM-ką nauczyć go. Póki co niech wali Dizzy Punchem w tego Persiana. Persian wchodzi slashem. Ale ma króciutką sukienkę ten Hitmonchan. Prawie mu coś tam wystaje spod tej sukienki. Kurczę, ziomuś, mam nadzieję, że założyłeś majtki. Dobra, wchodzimy Dizzy Punchem ostatnim, ale ma Confusion, to dobrze. Fajnie, że ten Dizzy Punch robi Confusion, ale i tak wolę coś typu jednak walczącego na moim Hitmonchanie. Bardziej się przyda. Okej, okay, Persian odpada. Przyjrzymy sobie teraz TM-ki. Brick Break, okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Tylko którędy tutaj przejść? Tam nie da rady, bo nie mamy klucza. Tutaj możemy wejść. Zobaczmy, co tutaj jest. Jakiś ziomuś sobie siedzi. Aha, tylko mówi, że jego firma została przejęta. Ale tutaj mam jakiś przedmiot. X-Attack. No to nie jest coś, co zmienia tutaj sytuację. Wejdę w ten teleport. Okej, okay, tutaj jeszcze nie byłem chyba, ale to jest piętro, gdzie mogłem normalnie sobie wejść schodami, także dalej. Tu już byłem w ogóle. Dobra, tu już byłem. Wchodzimy na kolejne piętro, słuchajcie. Schodami po prostu. Okej, okay, tutaj się trochę rozejrzymy więcej. Tu jest jakiś teleporcik, jakiś przedmiot też. Ale najpierw zjedźmy całe piętro, żeby nie było, że pomijamy jakieś rzeczy, dobra? Zanim wejdziemy w teleport, musimy zwiedzić całe piętro. Tutaj walka z członkiem zespołu R na szybko. Duchowy Hunter, wejdę w niego duchowym Leekiem, będzie super efektywność. Okej, połowa życia schodzi, on wchodzi Shadow Ballem. I ten atak by mi się przydał na Jinx. Albo w ogóle jakiś mroczny. Mroczne ataki też w tej sytuacji byłyby bardzo fajne. Ale wchodzimy jeszcze raz Leekiem i kończymy to. I podleczę sobie Jinx, bo jeszcze mi się tutaj bardzo przyda w siedzibie zespołu R. Jinx podleczona na maksa, co my tu mamy jeszcze na tym piętrze? Jest jeden teleport na końcu, okej. Tu są dwa przedmioty ukryte. 5 pokeboli i flash cannon. Ciekawy atak, ale nie wyjdziemy sobie z tego pomieszczenia, z tego magazynu, bo nie mamy klucza, także musimy się teleportować z powrotem i wejść po prostu na wyższe piętro. Tu jest też teleport.
Przed samymi schodami. Sprawdzimy go. O, tutaj nie byłem. Co to za pani? Nie jesteś Team Rocket. Dam ci jeden z naszych produktów, proszę, wybacz mi. Self-destruct. Okej, okay, dostaliśmy darmową TM-kę od pracownicy tej firmy. Nie mamy klucza, więc wracamy się z powrotem. I idziemy do góry. Kolejne piętro. Dużo miejsc, dużo możliwości, gdzie mogę pójść. Zawalczę z... A, z tym gościem już walczyłem chyba, tak? A nie, po prostu mnie nie zauważył. Dobra, zobaczymy z nim teraz. Rattata nie jest jakiś silny, powinien zejść jednym Ice Punchem. Jak tylko zastosuję swój Quick Attack. No okej, okay, spada. A na Grimera możemy wejść super efektywnym Psychikiem. I też odpada. Dobra, tego gościa odhaczyliśmy. Jeszcze wejdziemy sobie tu. Tu jest tylko jeden teleport, którego nie możemy teraz sprawdzić, bo jeszcze chcę do końca sprawdzić całe piętro. Tutaj jeszcze możemy wejść na tym piętrze. I tutaj sobie posprawdzam, co tu w ogóle jest. Jakiś przedmiocik. Dire hit. No to nie jest to, czego szukamy, czyli nie jest to klucz. Jakiś pracownik się ukrywa, może go zagadam. Nie widzisz, że się ukrywam? Aha, no to spoko. Dobra, pokonamy tego typa, może wtedy przestanie się ukrywać ten pracownik. Szkoda psychika na tego Koffinga, i tak pewnie zejdzie Ice Punchem. Nie zszedł, no ale... Uuu, self-destruct. No to mogłem jednak użyć tego psychika. Trochę błąd, okej. Okay. Sporo punktów życia zeszło. Electrode. Fajny jest ten Pokémon, naprawdę fajnie wygląda. Wejdę Blizzardem, to powinno go pokonać od razu. Screech obniżył mi defensywę. Ale Blizzard tutaj zamyka sytuację. Okej, czy teraz tamten ziomuś będzie skory do rozmowy? Nie, dalej nie jest. No dobra. To chyba tutaj nic konkretnego nie ma. To może skorzystajmy z tego teleportu. I tutaj rzeczywiście jeszcze nie byłem. Tam nie mogę przejść, także nie mając wyboru skakuję tutaj. Okej, tutaj jest jeden naukowiec. O, to jest tutaj, gdzie przed chwilą byłem, tylko po drugiej stronie drzwi. Dobra, zobaczymy z tym naukowcem i przechodzimy w kolejny teleport. Na Voltorba Ice Punch ze stabem. Drugi, to samo. A na Electrode aż może wejdę Blizzardem. Bo to jest twardszy skurczybyk, on wchodzi Thunderboltem. Uuu, uniknął ataku. No to lipa niestety, żeśmy nie trafili. Wchodzi znowu Thunderboltem. 3 punkty życia zostały. Ale teraz Blizzard go dobije. Okej. Okay. Myślę, czy znowu leczyć Jinx, czy nie szkoda mi podków. Czy po prostu poczekam, aż padnie może i wtedy będę używał innego Pokemona. Tutaj gdzieś powinna być osoba, która nas wyleczy. W Sylph Corporation wydaje mi się, że jedna osoba nas leczy. Także jeśli do niej dojdziemy, i tak zostaniemy wyleczeni. Dobra, wbijamy w tamten teleport. Coś czuję, że jesteśmy już na dobrej drodze. Zobaczcie, tutaj są członkowie tej firmy. Proszę, pomóż mi, proszę. Ten człowiek obok mnie jest strasznym tchórzem. Mhm, okej. Okay. Ale tutaj możemy przejść rzeczywiście. I tutaj jeszcze nie byłem. O, jakiś naukowiec nas atakuje. Magnemite. Nie mam pomysłu, jak go pokonać. Próbuję Ice Punchami, no ale... A nie, to jest nieefektywne. Okej, okay, tak musimy zmienić Pokemona w tym momencie. Mogę w sumie pomyśleć o Hitmonchanie. Czemu? Ano temu, że typ walczący ma super efektywność na typ stalowy. Oczywiście Magnemite nie miał typu stalowego w momencie, jak Pokémon Yellow wychodziło, bo wtedy jeszcze nie istniał typ stalowy, tak samo jak typ mroczny i tak samo jak typ baśniowy. Typ stalowy i mroczny zostały dodane w drugiej generacji, a typ baśniowy został dodany dopiero w generacji szóstej. Także pomimo, że są tutaj te same Pokémony co w pierwszej genie, te same 151 Pokémonów, to jednak gra się bardzo różni pod względem taktycznym, pod względem używania typów, wrażliwości i tak dalej. No jest naprawdę dużo, dużo inaczej. Wchodzę Beedrillem. Z prostego powodu. A nie, ja kurczę, źle spojrzałem, myślałem, że walczę z wodnym Pokemonem. Dobra, spróbujemy Poison Jabem, to będzie chociaż normalnie efektywne. Tylko boję się jego ognistych ataków, mogą naprawdę bardzo mi zaszkodzić. Uff, na szczęście nie przypłaciłem tego błędu życiem Beedrilla, bo ognisty atak byłby super efektywny na niego. Muszę bardziej patrzeć, co będą używać za chwilę przeciwnicy. Tutaj mamy coś ukryte za krzakiem, super potek. Tam moglibyśmy do góry pójść i wyjść z tego piętra, ale ewidentnie coś na tym piętrze musi być, skoro tutaj się teleportowaliśmy. Dobra, teraz będziemy więcej używać Charizarda, bo teraz jest on z przodu naszej drużyny, od kiedy Jinx spadła. Crunch, auć. I jeszcze Quick Attack wejdzie, zanim dobijemy go Wing Attackiem. Teraz Golbat, no tutaj zmienię Pokemona na Golbata. I wejdę Thunder Punchem, bo będzie to super efektywne. Okej. Okay. Naprawdę przydaje się nieraz ten golem. Spoko Pokemon. Zobaczmy, co jest w prawo. Kolejne miejsce. Jakiś ukryty przedmiot.
PPA, to jest dosyć ciekawy przedmiot, na zawsze zwiększa ilość użyć ataku. I tu jest, tu jest teleport, wyjście w ogóle z tego piętra. To może inaczej, może wejdę tutaj, zobaczymy co tutaj jest jeszcze. Zaatakowali Silphko ze względu na nasze produkty związane z Pokémonami. Co jeszcze powiecie? Zespół R próbuje podbić świat Pokémonami. Zespół R przyszedł i przejął cały budynek. No okej, raczej tutaj muszę przyznać, że Ameryki żeście nie odkryli. Idziemy chyba na kolejne piętro po prostu. No tutaj nie byłem. I jest kolejna recepcjonistka. Zapytamy ją może, co ona o tym wszystkim sądzi. Zubat taki silny nie jest, także spada bardzo łatwo. A Golbata ściągnę już tradycyjnie golemem i jego Thunder Punchem, tylko że on wchodzi Confuse Rayem, także zobaczymy, czy uda mi się w ogóle zaatakować w tej turze. Udało się. Mamy szczęście. Spoko. Możemy przejść dalej. Dobra, podpytajmy tych ludzi, co tutaj w ogóle się dzieje. Tu jest naprawdę niebezpiecznie. Czy przyszedłeś tutaj, żeby mnie uratować? Nie możesz. Nie mogę cię uratować? To słabo. Prezydent wciąż jest w pokoju spotkań zarządu na 11 piętrze. Mam nadzieję, że jest bezpieczny. No tutaj niewiele mówią te postacie. Raczej kurczę nie opłaca się z nim nawet gadać, bo naprawdę niewiele wnoszą. Tylko szukam cały czas tej postaci, która nas na przykład wyleczy, bo wiem, że taka jedna postać jest. No chyba, że tutaj by nie było jej, w przeciwieństwie do Pokémon Yellow, ale raczej myślę, że pewnie jest, niż nie ma. Szalony doktorek i jego szalony Koffing dostaną Fire Spinem. Może spadnie od obrażeń ze Fire Spina jeszcze na koniec tury. No nie, troszkę zabrakło. To już w sumie Ember zadaje więcej obrażeń niż ten Fire Spin, odrobinkę, bo 35 Fire Spin, a Ember 40. No z tym, że Fire Spin jeszcze daje takiego coś w rodzaju Berna. Tylko to nie jest Bern, tylko po prostu co ture zabiera trochę punktów życia. Teraz Magneton, no to idealnie, przynajmniej będzie super efektywność. Tylko nie wiem, czy to wystarczy, bo ten Ember jest naprawdę mega słaby. No cóż, na szczęście wystarczyło. Charizard 50 level, no mógłby się w końcu nauczyć czegoś mocniejszego ten Shiny Charizard. Mam problem z atakami u niego. Niestety nie, niestety nic się nauczył ciekawego. Dobra, co to jest za przedmiot? Bo tak tutaj wszedłem tylko specjalnie po ten przedmiot w sumie. PP Up, kolejny ciekawy PP Up. To się na pewno przyda, użyjemy tego przed ligą Pokémon na nasze najlepsze ataki. Na przykład, nie wiem, Blizzard, którego można użyć tylko 5 razy. Jak się użyje na nim PP Up, to już można go użyć 6 razy zanim się skończy. Idziemy na kolejne piętro. Ale tu jest dużo pięter. Na 11 piętrze jest ich ten cały szef, tak? No to kurczę, zanim dojdziemy na 11 piętro, to trochę minie. Moglibyśmy teoretycznie tam pójść od razu w sumie. Nie wiem, czy to ma sens. Czy można pójść od razu na 11 piętro i od razu przejść to całe miejsce? W ogóle nie trzeba by było walczyć z tymi wszystkimi ludźmi i od razu można by było przejść całe Silphko? Od razu pojechać winą na 11 piętro, uwolnić prezydenta i nie przejmować się już kompletnie niczym? No nie wiem, czy to tak by działało. Wchodzi Screechem, a my wejdziemy jeszcze raz Wing Attackiem i Grimer odpadnie. Teraz Koffing. No nie ma sensu zmieniać chyba Pokémona. Koffingi są bardzo słabe, zwłaszcza w aranżacji zespołu R. Ten Sludge niewiele wniósł. Nie wiem, czy mógł wnieść truciznę, ale nie wniósł na szczęście trucizny. I szukamy dalej naszego klucza do drzwi. Tutaj można wejść. Tylko że ja tu byłem już. Ja tu już byłem, tak mi się coś wydaje. Tak. Już się tutaj raz teleportowaliśmy, to może teraz zróbmy jakoś inaczej. Wejdźmy po prostu schodami wyżej. Okej. Tutaj czy już byłem? Nie, tutaj nie byłem. O, w tych łóżkach jest siostra Joy, ona nas uleczy, super. Tylko nie wiem, czy nie musimy mieć klucza, żeby tam wejść. W ogóle te wszystkie dziewczyny z zespołu R mówią, że one są siostrami, że są cztery siostry z zespołu R. Jestem ciekaw, czy na przykład jeśli się pokona wszystkie cztery, czy one w ogóle są wszystkie cztery w tym budynku, no ale jeśli się pokona wszystkie cztery, to ciekawe, czy dostałem jakiś przedmiot, czy coś, czy może musimy pokonać wszystkie cztery, no nie jestem w stanie powiedzieć. O co tutaj chodzi z tymi siostrami zespołu R? Peszan, czerwone życie, używa hipnozy, szkoda. Szkoda, bo teraz będziemy marnować turę, aż się obudzimy. Albo użyjemy jakiegoś przedmiotu na obudzenie, ale... Dobra, możemy się w sumie zobaczyć, co tam mamy w plecaku. Mamy awakeningi, dobra, to możemy w sumie obudzić Charizarda. Okej, okay. Jest obudzony, zobaczymy, czym wejdzie teraz. Play Rough. Typu baśniowego, niezbyt dużo obrażeń, nieefektywne. Spróbuję go dobić Wing Attackiem w tym momencie. Okej. To co, musimy teraz poszukać pozostałych dwóch sióstr? Kurczę, tu nie można wejść, jest zamknięte, także siostra Joy no nie zajmie się naszymi Pokémonami. Tutaj też nie można wejść. A nie, tędy jest jakieś przejście. I tutaj można, dobra. Trzy Ultra Bole. Czy ja już walczyłem z tym gościem? Tak mi się coś kojarzy. Nie, jednak tu nie byliśmy jeszcze. Naukowiec Edma Weezinga. Weezing zna Protecta, no to ta walka trochę się przedłuży.
próba druga zaatakowania Weezinga czymkolwiek. Okej, trochę obrażeń wchodzi, on wchodzi toksikiem. No to dostaniemy truciznę na Charizardzie. Dobrze, że nie na jakimś innym, bardziej przydatnym Pokemonie. Ta trucizna z toksika, z tego co wiem, co turę staje się gorsza. Także może być z nią problem w dłuższym terminie. No ale trudno. O kurczę, on się protektuje. No to już wiemy, co to za taktyka. Toxic i protect, czyli to samo, co było podczas walki z Kolą. Kolejny wing attack. Okej. Wchodzi Psybeamem. Ciekawe, nie sądziłem, że Weezing potrafi nauczyć się Psybeama. Ciekawe, ciekawe. Dobra, jak teraz użyje protecta, to nie przeżyje tej tury. Używa protecta, okej. No czyli jednak ma mózg trochę. Ten ziomuś ma mózg, no bo w tym momencie trucizna mnie dobije. Okej, wchodzimy innym Pokemonem. Chociażby Thunder Punchem na Hitmonchanie. Zobaczymy, to powinno wystarczyć do końca. Nie, nie wystarczyło, o kurczę. O ja, myślałem, że trochę jednak będzie lepiej tym Hitmonchanem. Ja nie wzmacniałem mu żadnych statystyk i to jest jego problem w sumie. Także on nie jest równie wykokszony jak duża część moich pozostałych Pokemonów, ewidentnie. No ale Golem to już powinien załatwić sprawę do końca, jak przestanie używać tych cholernych protektów. W końcu się udało. Okej. Teraz Electrode. Zbyt dużo obrażeń raczej mnie zada. Zapoznam go z moim Rock Slide'em. I jak to wyjdzie? Bardzo fajnie. No, to mi się podoba. Electrode strasznie sympatyczny Pokémon. Nawet myślałem, czy go nie trenować, no ale jest słaby. To jest jego problem, że jest słaby. Natomiast wygląd epicki. A Shiny Electrode? No, zamiast czerwonego ma po prostu niebieskie. Także wygląda całkiem fajnie, muszę przyznać. Shiny Electrode też mi się podoba. Thunder Punch niewiele wniósł, nie jest efektywny. Uniknął mojego ataku Rock Slide'a. Spróbujemy jeszcze raz nim wejść. Okej. Teraz już nie uniknął. I Golem 50 poziom. Fajnie. Ta walka z naukowcem była dużo dłuższa niż się spodziewałem. Mam nadzieję, że to chociaż będzie tego warte. Tu jest jakiś ukryty teleport. Pokebole do tego. I tam u góry Great Ball, no spoko. Mam duże nadzieje związane z tym teleportem, także zobaczmy, gdzie on mnie zaprowadzi. No tutaj chyba rzeczywiście nie byłem jeszcze. Dokąd my idziemy? Nugget! Fajnie, fajnie. I tu jest trzecia siostra, słuchajcie. Dobra, zobaczymy z nim. Z nią, sorry, przepraszam, że nazwałem cię mężczyzną. Przypominam, że zależy mi na pokonaniu wszystkich czterech sióstr zespołu R, no bo zobaczymy, czy coś się wtedy stanie, czy będzie jakiś specjalny dialog, czy jakaś specjalna nagroda. No po prostu robię coś z ciekawości. Arboka też wejdziemy Thunder Punchem, zobaczymy, jak to zniesie. Dosyć słabo to zniósł. Spoko. Także 3 z 4 sióstr mamy zaliczone. I to jest dobra wiadomość, natomiast zła wiadomość jest taka, że muszę iść teraz dookoła znowu, wracać się tędy i do góry zawalczyć z tym kolesiem. W sumie trochę nie doceniam tego golema. On tak naprawdę zdaje sporo obrażenia tym Thunder Punchem ze względu na stab chociażby. Bo ma ten typ elektryczny, więc ataki elektryczne są u niego od razu silniejsze. I nawet Hypno myślę, że też się nie oprze temu Thunder Punchowi. No, nie oparł się. Dobra, co to się w ogóle dzieje tu u góry? Kolej? To ten admin, Archer. O, znowu się spotykamy. Co się stało, panie Archer? Czy zna pan to dziecko? O, jest też zban, czyżby miała być podwójna walka w końcu? Jesteś tak głupi, żeby nam przeszkadzać? Jesteście odważnymi małymi chłopcami. Myślałem, że to oni wchodzą w naszą drogę. Nieprawda, pan Archer mówi, że to wy wchodzicie w naszą drogę, dobra? Uspokój się, nauczę te dzieci dobrej lekcji. Znowu spotkanie z Archerem, fajnie, podoba mi się, że jest więcej takich ciekawych postaci w zespole R tym razem i mamy podwójną walkę, wow! Dawno czegoś takiego nie było, także jestem dosyć podekscytowany. I to jest chyba czwarta siostra, co? Czy to jest w końcu ta czwarta siostra zespołu R? Mam nadzieję, że tak. Macubona, to tamten, którego wtedy złapał w wieży duchów. Ciekawostka, 36 level posiada. Wejdę Thunder Punchem w Muka, bo tego Electroda się nie boję, gdyż on mi raczej nic nie zrobi. Muk używa protekta. O ty, kurcze! No to ładnie mnie zrobiłeś. A Electro wchodzi self-destructem. Sprytne, sprytne, bo Mukowi nic się nie stanie, a tylko my oberwniemy od tego wkurzającego ataku. Dosyć ciekawe, ale zobacz, Electrode jednak to nie było sprytne. Zeszło nam dosyć mało życia, a tobie bardzo dużo. Także jednak troszkę nie pomyślałeś. Archer ma Golbata. No na Golbata Thunder Punch będzie super efektywny. Także zobaczymy, co się teraz stanie, kiedy wybrałem ten atak. Golbat wchodzi Air Slashem, nie trafił Golem, wchodzi Thunder Punchem i idealnie, jednym ciosem schodzi nasz Golbacik. Został mu jeszcze jeden Pokémon Archerowi. A tej rudej ten mógł i jeszcze jeden jakiś inny Pokémon. Mógł wchodzi toksikiem. Ups, czyżby we mnie?
Tak, we mnie. No to mamy truciznę na kolejnym Pokemonie. I to bardzo ciężką truciznę, która zabierze nam naprawdę dużo punktów życia. Cubone wchodzi Bone Merangiem. To jest atak chyba ziemny. I to taki wprowadzony w którejś z późniejszych generacji, bo ja go nie pamiętam, żeby on był w pierwszych generacjach. Chyba, że mnie pamięć myli, no ale... Okej, okay, teraz Weezing jest ostatnim Pokemonem Archera. Tutaj by się przydał tego Muka w sumie dobić w pierwszej kolejności, wydaje mi się. A może ja w ogóle się wysadzę w powietrze? Słuchajcie, eksplozją? No, tylko szkoda tego Cubona, że też go wysadzę w powietrze, no ale trudno. O nie, Weezing wchodzi Protectem. O nie. Jak Muk teraz wejdzie Protectem, to będzie śmiesznie. Nie wszedł. Także wysadzam i Muka, i mojego Cubona. Przyjaciela. Szkoda troszkę, ale trudno, przynajmniej dzban wejdzie jakimś innym silniejszym Pokemonem. Natomiast Golem odpada w tym momencie z walki. Jakie mi jeszcze Pokemony zostały? Chyba już tylko Beedrill, tak mi się wydaje. A nie, jeszcze mamy Arcanine'a i Beedrilla. Dobra, to wejdziemy Arcanine'em myślę w tym momencie. Ruda wchodzi Raticate'em, niezbyt fenomenalnie, a dzban Pidgeotem, okej. To już trochę ciekawiej. Flare Blitz, myślę, że to jest dobry moment, żeby użyć tego Flare Blitza na Weezingu. Bo użył Protecta w zeszłej turze. Wchodzi Sucker Punch, niewiele wnosi. Flare Blitz, myślę, że ściągnie go jednym ciosem, no bo jednak 120 bazowe obrażenia plus stab. Nie ma szans, nie ma szans, żeby to przetrwał. Absolutnie. Drobny recoil wejdzie. Recoil, czyli obrażenia związane z tym, że sam zaatakowałem. Niektóre ataki po prostu mają taką właściwość, że jest recoil. No i wtedy samemu atakując też dostajesz obrażenia. Na przykład Double Edge jest dobrym przykładem takiego ataku. No i ten Raticate już mało życia, będzie go łatwo dobić, chociażby jakimś prostym crunchem. Mój Arcanine ma Outrage'a. To jest bardzo mocny atak typu smoczego. Także ja tak naprawdę nie potrzebuję Dragonite'a w mojej drużynie. Także chyba już nie będę go z powrotem brał do drużyny. Outrage jest mocnym naprawdę atakiem typu smoczego i mam go na Arcanine. Teraz się skminiłem. Także typ smoczy w tym momencie nie jest już potrzebny w mojej drużynie, ewidentnie. Więc to nie był tylko łód szczęścia, tak jak ostatnim razem. Teraz rozumiem. Będziemy musieli bardziej uważać na naszą dwójkę. Aha, no i uciekli, no spoko. Zgubili coś? Klucz. To wystarczyło dojść tutaj na górę i jest taka scenka, że się znajduje ten klucz, no spoko. Nie będę tutaj płakał, ale co to w ogóle za magik jest? Czy my jesteśmy na samej górze, czy można jeszcze wyżej wejść? W ogóle jestem zaskoczony, co tu robi taki magik, nie? W sumie to nie jest magik, tylko żongler tak de facto. I teraz się zastanawiam, czy mając ten klucz powinien wrócić się na pierwsze piętro i przejść jeszcze raz wszystkie piętra tylko z kluczem i zebrać wszystkie przedmioty, bo tak naprawdę tak by było najmądrzej zrobić. Wejdę typem duchowym na niego super efektywnie. No super efektywność jest, ale obrażeń raczej niezbyt dużo. A, moje Pokémony w ogóle wyleczone. Bo widzę, że mam Jinx znowu. Czyżby dzban nas tutaj wyleczył? I mamy hipnozę, ojej. Przyspieszam tę walkę, bo to trochę potrwa. Dobra, udało się ostatecznie obudzić Jinx, udało się Lickiem pokonać tego hipno, mam taką nadzieję. Okej, okay. Jak najbardziej. Zobaczymy jego kolejne Pokemony. Hunter. Ty Robaczy w sumie też pokonuje duchy, także zmieniamy Pokemona. A nie, przepraszam, Robaczy pokonuje psychiczne, nie duchy. To zostawiamy Pokemona, okej. Okay. Tutaj typ mroczny na Arcanine na przykład by się też przydał, ale dobra, spróbujemy tym Lickiem dalej. Lick zadaje mało obrażeń. I to jest jego wada. Naprawdę jest do wymiany ten Lick, prędzej czy później, na Shadow Ball'a. Uuu, auć. To bolało. W ogóle tego typa się nie spodziewałem tutaj w siedzibie zespołu R. Co ty tu robisz, żonglerze? Z Pokemonami duchowymi w siedzibie zespołu R. Właściwie w siedzibie Sylph Corporation przejętej przez zespół R. Tak de facto. Kadabra. No i tutaj mogę wejść rzeczywiście robaczym Pokemonem bez problemu. I tutaj Excizor będzie super efektywny. I to jest dobry sposób na Sabrinę. Pokonać się moim Beedrillem. Pokonać ją moim Beedrillem. Jestem rozdarty, czy sprawdzać wszystko, co jest tutaj, czy iść po prostu wyżej. Co to w ogóle za Porygon? Nie chcę im oddać tego Porygona, którego stworzyłem. O, tu jest jeszcze jedna typiarka. Czy to jest czwarta siostra może? Nie patrz na mnie. Przegrałem z dzieciakiem, który wyglądał niegrzecznie. Teraz mogę właściwie wchodzić wszędzie, otwierać wszystkie drzwi, zbierać wszystkie przedmioty. Także powinienem się wrócić na sam dół i zbierać od początku wszystkie przedmioty, jakie są wszędzie poukrywane. Tak by wymagała przyzwoitość gracza Pokémon. Z drugiej strony trochę mi się nie chce, także tak właściwie pójdę chyba po prostu wyżej cały czas. A może trochę się chociaż rozejrzę. O, tutaj jeszcze nie byłem na tym piętrze, ewidentnie, bo atakuje mnie czwarta siostra. Czyli tamta jedna to nie była chyba siostra ich. Spróbujemy Ice Punchem. Okej, wystarczyło. A Raticate'a bijemy Hitmonchanem, tylko że on najpierw Sucker Puncha daje, a my Brick Break'a i mała, szybka zemsta. Okejka. Tutaj byliśmy, bo rozmawiałem z tymi ludźmi, to pamiętam. Tutaj nie byliśmy, sprawdzimy co to za przedmioty. Max Ripper. Powiem wam, że większość tych przedmiotów nie jest tego warta, żeby tu łazić i szukać tego. Hyper Potek, no właśnie. Dobra, idźmy po prostu coraz wyżej. I prędzej czy później chyba dojdziemy
na 11 piętro, tak mi się wydaje. Możemy też użyć windy w sumie. O, może to jest kolejna siostra z tamtych sióstr. Są jakieś zamknięte drzwi, zobaczmy co jest za nimi. Też twierdzi, że jest czwartą siostrą. Nie twierdzi, że jest czwartą siostrą właściwie, tylko że jest jedną z czterech sióstr. Także nie wiem, czy już w końcu doszliśmy do czwartej, czy już, czy jeszcze nie. Nie wiem, które to były te siostry, a które nie. Tutaj te wszystkie kobiety wyglądają tak samo. Mogli tym siostrom dać jakiś inny kolor włosów, nie wiem, blond, żeby się wyróżniały. Okej, Voltorb spadnie szybko. Drugi Voltorb, ptakoż. Trzeci Voltorb również. Co my tu mamy? Dragon Pels. Może warto czasem szukać temek i chodzić tutaj po tych miejscach. A za tymi drzwiami? Wszedłem w teleport, niepotrzebnie, tam była jeszcze jedna rzecz. Tu już byliśmy na pewno, ale chcę się tam cofnąć po to, bo tego jeszcze nie zebrałem wcześniej. Smart Candies, czyli kupa, bo ja mam Smart Candies 999, nie potrzebuję tego. Idziemy na wyższe piętra chyba od razu. A nie, to jeszcze tych drzwi nie otwierałem wcześniej. Panowie, co wy tu chwacie? Rare Candy. No Rare Candy to jest ciekawa rzecz, której w sumie nie żałuję, że ją znalazłem. Chcę ci dać tego Pokemona za to, że nas uratowałeś. Lapras! Czyli warto było tutaj przyjść. Mamy Laprasa, słuchajcie. Delikatna dusza, która rozumie ludzką mowę. Może wozić ludzi niczym statek pasażerski przez morze na swoim grzbiecie. Chyba go dodamy do drużyny zamiast Hitmonchana, bo ten Hitmonchan jakiś taki, nie wiem, niezbyt fenomenalny. I lecimy dalej szukać ciekawych rzeczy ukrytych na kolejnym piętrze. Tu jest coś ukryte. Jakiś naukowiec pilnuje Pokebola i jednego teleportu. Szybciutka walka z nim. Elektro odchodzi Sonic Boomem. Niestety był pierwszy, także Jinx spada. Teraz spróbujemy Rock Slide'em, golemem. Reflect zwiększy defensywę specjalną, okej. Nie wiem czy specjalną, czy zwykłą też, ale na pewno dla całej drużyny. Uniknąłem Sonic Booma, fajnie. A on nie uniknął Rock Slide'a. Nauczyłem mojego Beedrilla, słuchajcie, walczącego ataku. Jestem zaskoczony, ale Beedrill potrafił nauczyć się Brick Break'a. Także zastąpi nam tutaj Hitmonchana dzisiaj. W ogóle zwróciliście uwagę, jakie ten Beedrill ma muskularne łydy. Jego łydki są fenomenalne. Dobra, wchodzimy Brick Breakiem, słuchajcie. Super efektywność. No i ładnie, spoko. I co, zbierzemy tego Bola i zobaczymy, dokąd nas zabierze tamten teleport. Revive. Okej, okay. Teleporcik prowadzi do... No tutaj już byliśmy ewidentnie. Czyli... Chyba się wrócę i po prostu wejdę tam jeszcze raz. Wejdę schodami do góry. Tutaj są napisane piętra w ogóle na tych tabliczkach? Tak, jesteśmy na 8 piętrze. Dobra, idziemy na 9. Okej, to jest 9 piętro. Tutaj nie otwierałem tych drzwi jeszcze. Ani tych. Tutaj mamy jakiś teleport. Ale tu już byłem w tym teleporcie, bo wchodziłem od drugiej strony tutaj. Także niewiele to wniosło w sumie. Tutaj mamy siostrę Joy ukrytą, także ona nam podleczy Pokemonki, bo tu jest szpital taki. Dobra, możemy się podleczyć w sumie, nie zaszkodzi na pewno. Siostro Joy, czy mogę tutaj się położyć w łóżeczku pani? Cicho, jestem szpiegiem przebranym za pielęgniarkę. Czy jesteś zmęczony? Możesz się tutaj przespać w moim pokoju sypialnym. Aaa, ona jest szpiegiem? Czyim szpiegiem? O co tutaj chodzi, nie mam pojęcia, ale przychodzimy tędy. Dobrze mówię, a tam na dole jeszcze coś jest. A tutaj jest coś ukryte, słuchajcie, między łóżkami. Revive. O, to ma sens w sumie. No bo to jest szpital, więc tutaj są revive'y. Ale my chcemy przejść tędy, obok tej siostry Joy. I tam jest jakiś teleport, gdzie wydaje mi się, że na pewno nie byłem. Szybki Ice Punch. O, niezbyt szybki. Szybki Self-Destruct. W odpowiedzi. Wow. Na Huntera wejdziemy Lickiem. Ciekawe, zobaczcie tą animację Licka, jak wejdzie najpierw Sucker Punch. Wydaje mi się, że ten język podczas animacji Licka to jest język Huntera, co nie? Niezależnie jakiego Pokemona używamy, tak mi się wydaje, że to jest to. Ale to tylko taka mała ciekawostka. No bo na pewno Jinx nie miałby takiego wielkiego języka, chyba że się powiększa nagle w momencie jak kogoś liże, nie wiem. Może Jinx ma tak naprawdę gigantyczny język, który się jej powiększa w dowolnych sytuacjach. I co, i czy tędy dojdę do szefa? Może tutaj specjalnie musieliśmy... Mieć ten klucz, żeby móc tutaj wejść, żeby móc przejść przez ten teleport, bo to nie jest taki zwykły teleport chyba, co? Czy jest, kurczę? No nie, zobaczcie, tutaj też nie weszlibyśmy normalnie. Tutaj jest jakiś gość przy komputerku. Jakiś przedmiocik jest ukryty. Max Lure, to jest ciekawe. Z tym naukowcem nie chcę się walczyć, jakoś go spróbuję wyminąć. Okej, teraz dobry moment.
tutaj zapytamy tego gościa, co wie. Czemu tutaj są wpuszczone w ogóle dzieci? Okej. Czyli on nie chce walczyć, możemy wejść w teleport, słuchajcie. O, jest ban, czyli dobrze, żeśmy weszli. No, no to idealnie, słuchajcie. Idealnie po prostu. Dobra, dzbanie. O! Archer znowu nas dogonił. Archerze, co ty tu robisz? Nie pozwolę ci dotrzeć do naszego szefa. Giovanni musi tutaj być. Idź Kushi, ja się nim zajmę. No dobra, no to dzielny jesteś, dzbanie, mój drogi. I żeśmy doszli, rzeczywiście to było tamto miejsce, gdzie trzeba wejść. Idealnie. O! Zatrzymaj się. Nasz szef ma teraz spotkanie, nie możesz mu przeszkadzać. Czyli musimy jeszcze zająć się szybko zespołem R. Arbok i Weezing. No cóż, bardzo klasycznie, muszę przyznać. Charizard. I Jinx. No to Jinx tutaj ma przewagę typu. Psychic jest ewidentnie super efektywny. Może zdejmiemy najpierw Arboka, a wejdziemy Fire Spinem może na Weezinga. No dobra, niech tak będzie. Okej, okay, jest Fire Spin i jest Fiery Vortex, czyli to, co Ture zadaje obrażenia mu potem. Psychic ściągnie jeden ciosem Arboka, no bo to jest super efektywność. Okej. Okay. A Weezing co robi? Auć. I mamy Berna. Auć. No Jinx nam tutaj padnie ewidentnie, tak? Co byśmy nie zrobili. Także niewiele już możemy zrobić, żeby zmienić przebieg tej walki na swoją korzyść bardziej. Jinx używa Leak. To było po prostu bardzo słabe. I znowu Flamethrower, kurczę. No proszę, a ogień jest super efektywny na lód i dlatego to jest takie... co się stało? Dostaliśmy Berna. Szkoda, Jinx odpada. Weezing ma paraliż i resztkę czerwonego życia. Wejdę Laprasem. Zobaczymy, jak wygląda w walce chociaż. I zobaczymy, jakie posiada ataki ten nasz nowy Lapras. Drogi Laprasie, masz Mist, Ice Shard. To są lodowe ataki oba. Ice Shard 40, słaby. Mist nie atakuje, tylko sprawia, że nie da się mierzyć statystyk. Confuse Ray też nie atakuje. No niezbyt tutaj dobry ten moveset. Trzeba by naprawdę na nim popracować, zanim się do czegoś przyda. Ale okej, okay. Ice Shardem dobijamy Weezinga. Idziemy się zmierzyć z Giovanniem w końcu. Tak jak zawsze. Wygląda to, że zespół R znowu błysnął. Okej, okay, możemy pogadać z Pikachem teraz. Jestem ciekaw, czy się boi spotkania z Giovannim. Może. Lekkie pogłaskanie mu nie zaszkodzi chyba. O, jakie łaskotki ma. Nie wiedziałem, że masz takie łaskotki, Pikach. Dobra, lecimy dalej. Tutaj trzeba użyć klucza. No dobra. Zobaczmy, co powie teraz Giovanni. A, jest spotkanie z prezesem tutaj, Sith Corporation. Panie prezydencie, właściwie prezesie, proszę nie kłamać. Master Ball, stworzyliście go. Czy myślisz, że to jest takie łatwe do stworzenia? Nie wiem, kim tak naprawdę jesteś. Ale nikt nie może stworzyć czegoś takiego nie dla kogoś takiego jak pan. Jak śmiesz? Nie użyjemy skradzionych badań do stworzenia Pokémonów. To nie jest coś, co nasza firma mogłaby zrobić. Mieliśmy umowę, zgodziłeś się na to. Jesteś mądrym człowiekiem. Na pewno sobie wyobrażasz, co stanie się z ludźmi, którzy mi odmawiają. Ach, młody Kushi, więc znów się spotykamy. Ja i prezes Sylph Corporation właśnie mieliśmy ważną rozmowę biznesową. Nie wtykaj nosa w sprawy dorosłych. Albo doświadczysz świata bólu. W sumie Giovanni jest naprawdę takim złodupcem w tej części. Zawsze był złodupcem, ale teraz fajnie go przedstawili rzeczywiście jako takiego ewidentnego, powiedziałbym, złodupca. Mój piękny Charizard z fatalnymi atakami stara się cokolwiek tutaj zdziałać. Dostał flincha, więc nic nie zdziałał. Jeszcze raz. Fire Spin może. Oj, ten Charizard będzie do wymiany chyba prędzej czy później, tak coś czuję. Chciałem zrobić sobie jego mega ewolucję, zobaczyć, czy będzie wtedy lepszy i na pewno dać mu jakieś ciekawsze ataki. A póki co chyba Arcanine mi wystarczy w mojej drużynie, tylko nie wiem, co dać tutaj zamiast Charizarda do drużyny obecnie. Może jak mi się uda Polirafa złapać, to wtedy jego. Pershan odpada? Odpada, super. Zobaczymy, jaki będzie kolejny Pokémon wzięła niego. Rhyhorn. Dobra, już mam plan na Rhyhorna. Lapras nie ma wodnego ataku nawet. Mogę go nauczyć surfa stępki, jeśli będę chciał, ale nie muszę, bo mogę wejść Beedrillem i atakiem... trawiastym. Mam atak trawiasty na Beedrillu. Jest to Mega Drain, także też będzie super efektywność. Z tego, co kojarzę, tak, no właśnie. Teraz Nidoqueen. Trująco ziemny. To zmienię sobie Pokemona, czy ja mam Jinx? Nie, Jinx odpadła, no to trochę problem. Ale mogę wejść w sumie lodowym, bo na ziemnego też lodowy będzie super efektywny.
Także ten Ice Shard, który nie jest zbyt dobrym atakiem, no ale będzie super efektywny, więc może jakoś dobrze zdziała coś. No nie, kurczę, zbyt słabe staty na okrasie, zbyt niski jeszcze level. No trochę to potrwa, zanim zbijemy tą Nidoqueen, nie? Przede wszystkim słabe ataki w sumie, ten Ice Shard naprawdę niskie bazowe obrażenia ma i to jest problem jego. Jinx ma lepsze ataki, jeśli chodzi o typ lodowy. Bo zobaczcie, Ice Shard 40 powera, to jest bardzo niski power tak naprawdę. Okej, okay. Żółte życie, znowu Body Slam. No ta walka taka, wymiana ciosów w sumie. Zobaczymy, kto pierwszy padnie, mój Lapras czy jego Nidoqueen. Coś czuję, że może mój Lapras, tak to wygląda obecnie. Zostanie jej czerwone życie chyba. No właśnie, i ona teraz mnie powinna dobić tym swoim atakiem. 3 punkty życia, więc jednak Lapras przetrwał i dobija Nidoqueen. Okej, okay. Daliśmy radę. Brawo Lapras, twoja pierwsza wygrana, poważna walka. No cóż, Giovanni na pewno nie jest z siebie zadowolony. Nie mam wyboru, muszę opuścić Sylph, ale Team Rocket nigdy nie przegra. Nie zapominaj tego, Kushi. Pokemony istnieją po to, żeby zespół R mógł ich użyć. To co, szybka rozmowa z panem prezesem. Panie prezesie, czy da mi pan może Master Balla? Dziękuję za uratowanie nas, pika pika. Nigdy nie zapomnę, że nas uratowałeś. Muszę dać ci coś jako podziękowanie. Może to będzie dobre. Master Ball! Mamy Master Balla, okej. Na co go użyć? Zobaczymy, to sekretny prototyp. Master Ball pozwoli ci złapać każdego Pokemona bez porażki. Idealnie, dobra, opuszczamy to miejsce. Dobrze, że jest winda, także zrobimy to w miarę szybko. To jest w ogóle winda? Co to jest za ten? Nie, taka po prostu ściana w kształcie windy, okej. Zmywamy się stąd, chyba że Escape Rope'a będzie szybciej. O, nie można użyć tego tutaj, no to świetnie. Dobra, idziemy z buta. I tędy można przejść, czyli jeśli chcecie przejść całe to miejsce jak najszybciej, to zobaczcie te drzwi. Jak już zdobędziecie klucz, to te drzwi trzeba otworzyć i wejść w ten teleport, którym właśnie wyszedłem. I to jest na piętrze numer 3. Czyli piętro numer 3, idziecie tutaj, te drzwi i ten teleport tutaj prowadzi do spotkania z Giovannim i przejścia tego. Okej, dobrze wiedzieć, szkoda, że wcześniej tego nie wiedziałem. Wyłazimy stąd, zejdziemy schodami. Nie wiem czemu, ale w prawdziwym życiu najczęściej biorę schody zamiast windy i w Pokemonach robię to samo, czyli zapierniczam z buta po prostu. No takie przyzwyczajenie, tutaj wszyscy szczęśliwi i zadowoleni. Okej, bardzo mnie to cieszy, życzę wszystkim miłego dnia i miłej pracy. Teraz myślę, że już możemy pójść na spokojnie do Sabriny. O, dzban! Pokonałeś Giovanniego, prawda? Archer uciekał, więc go goniłem. Więc wygoniliśmy teraz zespół R z Saffron City. To szczęście, że jesteś takim silnym trenerem, Kushi. Byłem trochę przestraszony. Udało nam się razem uratować Sylph Corporation. Teraz, kiedy wszystko wróciło do normy, czas na rzucenie wyzwania kolejnemu gymowi. Masz już tak dużo odznak? Może obu nam uda się dojść na Ligę Pokémon? Dobra, zobaczymy się innym razem. Świetnie, czyli to jest załatwione. Teraz możemy pójść bez problemu do Sabriny. Ale zanim to zrobimy, jeszcze jedna rzecz. Zagadamy do policjantki. Więc to ty pokonałeś zespół R. Proszę, mam coś dla ciebie. Ubranie policji. No właśnie, ubieramy to. Okej, okay, szczerze mówiąc chyba wyglądamy bardziej jak listonosze niż jak policja. Ale spoko, mamy nowe ubranko. Całkiem spoko się to prezentuje. Zobaczcie, jeszcze ten shiny Arcanine, taki młody policjant. Naprawdę fajne. Fajne przebranie, bo w anime policjantki miały growlify i nie wiem, czy nie jeździły czasem na Arcanine'ach też, tak mi się coś kojarzy. Dobra, to jest zaliczone, idziemy do centrum Pokémon i myślę, że podleczymy Pokémony w kolejnym odcinku, w tym samym odcinku, w którym pójdziemy zawalczyć z Sabriną, mistrzynią Pokémonów psychicznych. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy się niedługo. Ups, przypadkiem tutaj pojawiła się nasza Kushina z Jinx. Trzymajcie się, na razie, cześć!